Dziś w programie o milionach złotych unijnej pomocy na modernizację gospodarstw i braku chętnych rolników na te pieniądze. Człowiek nie jest w stanie przygotować całej dokumentacji, żeby rozpocząć tą inwestycję, a z drugiej strony jest to też zbyt ryzykowne. O szkodach łowieckich i współpracy myśliwych z rolnikami na Opolszczyźnie. Myśliwi są z rolnikami i wspólnie realizujemy ten problem, żeby jego nie było. Dziś powiemy także o odbudowie sadów w Grudyni. Jest to gospodarstwo sadownicze. Głównie jabłonie, 25 hektarów. Do 17 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na modernizację gospodarstw rolnych od producentów prosiąt, mleka i bydła mięsnego. Dofinansowanie w ramach tych trzech działań będzie następujące. Dla produkcji trzody chlewnej, prosiąt, będzie to dofinansowanie maksymalne 900 tysięcy złotych na jedno działanie. W ramach dwóch pozostałych, czyli produkcji mleka krowiego i bydła, do 500 tysięcy złotych. Nowy budżet na ten cel z PROW-u 2014-2020 jest nieco wyższy niż w poprzednim okresie programowania i wynosi 2,5 miliarda euro. W regionie chętnych na unijne pieniądze nie ma, a w całym kraju złożono zaledwie kilka wniosków. Ja również posiadam trzodę chlewną i zastanawiałem się co prawda nad inwestycją w tym zakresie. No jednak jest to zbyt krótki czas, trzeba mieć wcześniej przygotowane pozwolenia budowlane, bo w takim okresie człowiek nie jest w stanie przygotować całej dokumentacji, żeby rozpocząć tą inwestycję, a z drugiej strony jest to też zbyt ryzykowne, bo jednak ta opłacalność hodowli chowu trzody chlewnej no nie jest jakaś imponująca i no jest to duże ryzyko, a inwestycja jest bardzo kosztowna i myślę, że to powoduje, że tych chętnych jest zbyt mało. Agencja Restrukturyzacji liczy na to, że jednak w naszym regionie znajdą się chętni na inwestowanie za unijne pieniądze. Tym bardziej, że mamy na Polszczyźnie ponad 4000 hodowców trzody chlewnej, 1200 producentów mleka i kilkunastu właścicieli dużych stad bydła mięsnego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje się do wypłaty pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich. Na Opolszczyźnie otrzyma je ponad 27 tysięcy rolników uprawiających 500 000 hektarów ziemi. Ale jest to nie jedyne unijne wsparcie dla opolskich gospodarzy. Przede wszystkim dopłaty bezpośrednie to jest dopiero grudzień tego roku. W tej chwili w ramach dopłat wypłacamy zaliczki, ale rzeczywiście pomimo tego, że dopłaty bezpośrednie to jest taki główny filar działalności agencji, to takim drugim ważnym programem jest program rozwoju obszarów wiejskich na lata 14-20. Ponieważ tak naprawdę zakończyliśmy już w tej chwili obsługę PROW-u 7-13, to w tej chwili skupiamy się m.in. na wdrażaniu działań w ramach 14-20. I przede wszystkim młody rolnik. Tak? Pierwsze działanie uruchomione w ramach PROW-u 14-20, 75 wniosków złożonych w województwie opolskim. One w tej chwili podlegają weryfikacji i w jakimś najbliższym czasie będziemy wydawać decyzje. Co jeszcze w tym roku? Ja mówię tutaj końcówka tego roku lub początek przyszłego roku. To kolejny nabór z młodego rolnika, to nabór z działania podobnego jak w starym PROW-ie różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, z tym, że to działanie nazywa się w tej chwili rozpoczęcie działalności pozarolniczej. To w tej chwili od 1 grudnia do 30 grudnia nabór wniosków z przetwórstwa dla mikro, średnich i małych przedsiębiorstw. To są takie w tej chwili pierwsze działania, które będą uruchamiane w ramach PROW-u 14-20. Ja to muszę robić w całości. Nie musi pan robić. Być może to koniec sporu myśliwych z rolnikami na Opolszczyźnie. Po wieloletnich kłótniach na polu górę biorą rozsądek i współpraca. Tak przynajmniej wynika z kolejnego spotkania przedstawicieli kół łowieckich i izby rolniczej, które odbyło się w Krzanowicach. Problemy musimy rozwiązywać wspólnie, bo jakoś tak widzimy, że organy rządowe nie bardzo chcą nas wyręczyć w tym temacie, a więc pozostaje nam tylko dialog, rozmowa, wspólne uzgodnienia, wspólne próby wymyślenia, jak zrobić, żeby tak dziczyzna była, szkody, żeby były jak najmniejsze, żeby umiejętnie szacować szkody, żeby nie kłócić się na polu, żeby dojść do konsensusu, a więc jedna, druga strona, żeby była zadowolona z tego wspólnego działania. Zdaniem Izby Rolniczej i Gospodarzy obecna poprawiona ustawa jest jeszcze daleka od doskonałości. Tymczasem dzięki współpracy
pracy myśliwi dochodzą w czasie szacowania szkód coraz częściej do porozumienia z właścicielami upraw zniszczonych przez zwierzynę. Nie ma kontry, a myśliwi są z rolnikami i wspólnie realizujemy ten problem, żeby jego nie było. Więc szkody łowieckie na Opolszczyźnie właściwie mogę powiedzieć wahają się między 3 miliony a 3,5 miliona. Jeżeli natomiast chodzi o powierzchnię tak zwaną zredukowaną, trzymamy się w normie województwa opolskiego, ale plony są kosmiczne, potężne na Opolszczyźnie, więc więcej jest strat, które trzeba uregulować i właśnie to się czyni. Ja w tym bardzo długo biorę udział w tej współpracy z rolnikami, kiedyś z rolnikami bezpośrednio, dzisiaj już można zaczynać z izbą rolniczą i na dzień dzisiejszy powiem, że wszyscy już są coraz bardziej zadowoleni z tej współpracy myśliwy, rolnik na terenie całego województwa. W spotkaniu w Krzanowicach uczestniczył także prezes Śląskiej Izby Rolniczej, który jest ekspertem szacowania szkód łowieckich. Skarb Państwa jako właściciel tej zwierzyny moim zdaniem powinien się też poczuwać do obowiązku i partycypować. No ale czy to jest możliwe w dzisiejszych warunkach, nie wiem. No, będziemy to dalej postulować, a dopóki się to nie stanie, trzeba działać na rzecz zgody, na rzecz tego, żeby konfliktów między myśliwymi a rolnikami było jak najmniej. Wydaje się, że Opolszczyzna, która zaliczana jest do obszarów bogatych w zwierzynę, dzięki współpracy stanie się dla innych regionów przykładem rozwiązywania sporów między rolnikami a myśliwymi. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o grupach producenckich. Nowe przepisy mają zachęcić do współpracy rolników poprzez szersze uczestnictwo w tych grupach. Ustawa została znowelizowana przez Sejm 11 września. Wsparcie dla grup producentów zostało przekazane do finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dziś o sytuację na rynku warzyw zapytaliśmy na opolskim Cytrusku. Jest troszkę drożej ze względu suszy, ze względu transportu, ale ogólnie warzywa są troszkę droższe. W tej chwili śliwka podrożała, kapusta podrożała, kalafior. Tymczasem na targowiskach regionu średnio trzeba zapłacić za kilogram cebuli 3 zł, za główkę czosnku 2 zł 50 groszy. Kapusta kosztuje 2 zł za kilogram, pomidory sprzedawano po 5 do 10 zł. Ziemniaki kosztowały od złotówki do 1 zł i 50 groszy za kilogram. Kilogram marchwi wyceniano na 2 zł, a pietruszki na złotówkę więcej. Za jabłka trzeba zapłacić od 2 do 4 zł za kilogram. Sytuację na rynku zbóż ocenia dziś ekspert. Jeśli chodzi o rynek zbóż, w przypadku pszenicy w ostatnich tygodniach była ograniczona podaż pszenicy na rynku. W ostatnim tygodniu obserwujemy zwiększoną podaż pszenicy z uwagi na rozliczenia producentów z zobowiązań za zakupione środki do produkcji. Jeśli chodzi o cenę kukurydzy, aktualnie kończymy zakupy kukurydzy mokrej, jest to poziom około 500 zł. Tymczasem na Opolszczyźnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej z dostawą średnio płacono 670 zł, a paszowej 620 zł. Za jęczmień paszowy można było otrzymać około 620 zł. Za żyto konsumpcyjne 520 zł. Za kukurydzę paszową z dostawą płacono średnio 680 zł, a za rzepak technologiczny oferowano 1600 zł za tonę. Zdaniem opolskich hodowców sytuacja na rynku tuczników jest zła. Tak przynajmniej wynika z oceny grupy producentów w Białej. Sytuacja na rynku wieprzowiny jest tragiczna. To znaczy się w ogóle w tym roku nie dali nam zarobić. Jest cały czas ślizgamy się po dnie. I na dodatek zbliżają się święta, a tu cena cały czas dołuje. Na dzień dzisiejszy mamy 4,20, ale to już się kończy. Prawdopodobnie będzie to dołowało jeszcze niżej. Tymczasem w regionie za tuczniki średnio płacono od 4 zł do 4,20 zł. Za kilogram żywca wołowego 6,40 zł. Za kilogram żywca drobiowego, kury, kurczaki 3,40 zł. Finlandia to państwo w północnej części Europy u nasady Półwyspu Skandynawskiego nad zatokami Botnicką i Fińską. W skład Finlandii wchodzi około 6,5 tysiąca drobnych wysepek, z których większość skupiona jest u południowo-zachodnich wybrzeży. Powierzchnia to 338 100 km2, ludność
5 200 000. Ten kraj znają także opolscy rolnicy dzięki podróżom organizowanym przez Izbę Rolniczą. Również chcieliśmy widzieć, jak wygląda inna działalność pozarolnicza na terenie Europy, tej Europy Północnej, gdzie ten problem może być jeszcze większy niż u nas. Zobaczyliśmy bardzo różne rolnictwo, ale radzą sobie bardzo dobrze. Widać, że zainteresowanie zwierzętami, zainteresowanie przyrodą, obcowaniem z przyrodą jest tak duże, że można taki obiekt wystawić, jak tutaj nam powiedziano, 4 miliony euro i to się wszystko ma wrócić, to się wszystko kręci jako dobry biznes prywatny. Głównie uprawia się tam pszenicę, jęczmień i owies, a także buraki cukrowe i ziemniaki. Finlandia odnotowuje stały niedobór zbóż, który uzupełnia się importem. Na ograniczoną skalę rozwinęło się warzywnictwo i sadownictwo. Producenci owoców i warzyw zainteresowani unijnym wsparciem mogą od 2 listopada 2015 roku składać do Agencji Rynku Rolnego powiadomienia o chęci przekazania swoich produktów na cele charytatywne. W sierpniu Komisja Europejska przedłużyła wsparcie dla producentów owoców i warzyw dotkniętych rosyjskim embargiem. Największą pomoc przewidziano dla polskich sadowników, którzy mogą wycofać z rynku za odszkodowaniem ponad 296 tysięcy ton jabłek i gruszek. Od kilku lat w Grudyni odbudowywane są sady owocowe. Takim prężnym sadownikiem jest Marta Lechoszest, która dzięki unijnemu wsparciu stworzyła nowoczesne przedsiębiorstwo sadownicze. To gospodarstwo sadownicze, głównie jabłonie, 25 hektarów, 2,5 hektara grusz. W Grudyni sadów przybywa, sadownicy nie mają problemów ze zbytem smacznych opolskich jabłek. Sprzedajemy na rynku lokalnym, również eksport. I co ciekawe, w Grudyni udało się odbudować odmiany popularne sprzed kilkudziesięciu lat. Być może dzięki staraniom sadowników niebawem na liście produktów tradycyjnych ministra rolnictwa znajdą się grudyńskie jabłka i soki jabłkowe. Program zrealizowano dzięki współfinansowaniu przez Izbę Rolniczą w Opolu.